Wróżka prawdę ci przepowie, więc może nie traćmy czasu i otwórzmy ją jak najprędzej. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja wiem, wy za Playmobilami to przepadacie, jak ja za wydawaniem pieniędzy na głupie klocki, które się nie sprawdzają. Aczkolwiek może źle mówię, bo takie się oglądają, więc może mniej to mnie boli niż was, jak musicie oglądać Playmobile. I wiem, że tutaj przyciągło was z WTF City, jednakże uważam, że spotykam się tu z czymś fajnym. Playmobil 70058, są to tak zwane te ich minifigurki, pojedyncze sprzedawane w takiej formie i mi brakuje czegoś takiego z Lego, bo oczywiście to jest coś na wzór minifigurek z Lego, przy czym bardziej bogatego, no bo spójrzcie, w minifigurkach dostalibyśmy książkę, może kotka, ale gdzieś taki stojak, gdzieś świecznik i tak dalej, no bardzo w to wątpię. Dodatkowo, no elementy elementami, ale dostajemy tu aż 8 PC, moi drodzy. Aktualnie trwa wielka wojna konsol, Xbox kontra PlayStation i tak dalej, a wystarczy kupić paczkę za niecałe 12 zł i 8 PC-tów otrzymujecie, które grafiką lepiej pociągną niż tamte konsole razem wzięte. Special Plus, moi drodzy, ten zestaw też wiedział od początku, że on wyląduje na YouTubie, po prostu widzicie. I mam nadzieję, że tu wskazał liczbę wyświetleń. No, życzyłbym sobie tego, moi drodzy. Co znajdziemy w środku? Mam napisane Playmo, logo takie w ogóle. Czemu to z Comic Sansem? Ej, ja piszę Comic Sansem tutaj na tym kanale w szczególności. Więc kurde, odgapili to. W ogóle spójrzcie, tak się to otwiera. Mocno brutalnie. Myślałem, że to będzie jakaś taśma, ale nie. On na Facebooku, że też. No też wyląduje. Pamiętajcie, że ja posiadam swojego Facebooka. Ja jako WTF, nie mówię to klocko założę, ja jako WTF. Na którego was serdecznie teraz zapraszam, bo tam na przykład macie też spoilery, co, kiedy, gdzie i tak dalej się pojawi. Cóż to mamy? Mamy jakiś welon, luźno latający i troszkę pomięty. I czy on ma mieć taką formę? Zastanawiam się, bo jest, dobra, nie no, chyba ma, bo jest taki potargany troszkę, jak teraz widzicie. Zastanawiam się, czy dokładnie tak ma wyglądać, czy nie, moi drodzy. Co dostajemy w środku? W środku dostajemy receptę na lekarstwa po tej zabawce? Nie, instrukcję obsługi, jak to złożyć. No jest ten nasz welon nieszczęsny, patrzcie, się nawet go na głowę wkłada. No wróżka pierwsza klasa. Znaczy, że to nie jest najnowszy świeżynka zestaw, no to mamy tu reklamę Playmobil Movie, który raczej świata nie zawojował, bo ja o nim dotychczas nie słyszałem, poza tym, że miał premierę. No ale wiecie, kod nawet mamy, czyli będzie można zagrać. Wow, mamy grę. Może zagramy, moi drodzy. Może zagramy. Kto wie. Szczególnie, że mam kanał gamingowy również. Więc ja myślę, że świata to nie zawojował ten film. W przeciwieństwie do Lego Przygody, który zawojował świat. I to nie tylko mój prywatny, bo jak wiecie, od tego filmu wróciłem do Lego. Ale nie jesteśmy na kanale Lego, tylko na innym, więc no, nie skupiam się na innym. W ogóle jestem w szoku, bo to jest jeden element. Ja myślałem, że my to faktycznie będziemy złączać. On by tu mógł wyglądać na porysowany i tak dalej. I on ma tak wyglądać, ponieważ tak wygląda. Ma tak wyglądać po prostu, ponieważ tak wygląda fabrycznie. Nie to, że go to jakiś pracownik porysował. No, odzwierciedlenie tego porysowania naprawdę pierwsza klasa, bym powiedział. Aż ciężko uwierzyć, że to tak osiągnięto. Właściwie do złożenia mamy tutaj tylko i wyłącznie świecznik. I tylko dzięki temu możemy wiedzieć, że to są klocki, bo świecznik się klockuje. Przy czym on się tak trzyma, powiedziałbym, luźno. Nie wiem, no wypada. Przypuszczam, że może robi też za trójząb, albo trójświecz. Natomiast wygląda spoko. Mamy również kotka czarnego. Oczywiście tutaj nic się nie rusza, bo Playmobil jest raczej tym nieruchomym klocem, ale kotek naprawdę bardzo ładny. Może mojej dziewczynie pożyczę do sesji, bo ona, jak wiecie, też ma swoje Instagramy i w ogóle. Książkę automatycznie chciałem zamknąć, ale tego się zrobić oczywiście nie da. Jest ona ładnie tutaj wykończona, a z wewnątrz ma tekst. I ciekawe, czy go się da... Nie no, raczej się nie da przeczytać. Ja teraz przybliżam na maksa. Już bardziej nie wyostrzy, nie, to się raczej nie da czytać, ale odzwierciedlenie książki jest naprawdę spoko. No i jest nasza wróżka, która moim zdaniem bez dwóch zdań z całego tego zestawu jest elementem najsłabszym. Oczywiście nie znaczy, że słabym, no bo spójrzcie, na drugi ma ładnie zrobione, tutaj wszystko, jeszcze te pajęczyny, no przypomina mi ona Wiedźmy chociażby z Lego, które się pojawiały w 97, była taka nietoperzowa, jakby ta nietoperzowa seria. Rączki się nie ruszają, tylko co jest, nie, dobra, ruszają, tylko tak wygląda, przez chwilę by się nie ruszały, a jednak się ruszają, bo to wygląda jakby ten element. A jednak są tu elementy dwa. No to mnie cieszy. Oczywiście nóżki się nie ruszają w żaden sposób. Sukienki zdjąć chyba nie możemy. Chociaż pytanie, czy jakbym zciągnął te nogi, to bym mógł czy nie mógł. Natomiast sukienka, czy ten jest, wygląda fajnie. A szkoda, że Playmobil ma takie ograniczenia, że na przykład tu to białe wystaje, bo mogło być znacznie ciekawiej. Gdyby z tyłu było zadrukowane, też by było ciekawiej. Ale i tak doceniam, bo spójrzcie, jak to ładnie wszystko zostało tu zrobione. No i taki makijaż troszkę jak na Sylwestra, moi drodzy. Piękny zrobiony. Jak jeszcze raz popatrzmy przy mocy
promocować to, ale moi drodzy, ale to, ja mam to, niestety, nie mam uszkodzone, dobra, tak wygląda, jakby było uszkodzone, na szczęście uszkodzone nie jest. Powinniśmy sobie to tutaj tak rzucić i powinniśmy teraz to jeszcze, to jest do przodu czy do tyłu, no właśnie, do tak, o w ten sposób, no właśnie, bo tu mam jeszcze taki element, też bardzo ładny. No i tylko trochę szkoda, bo to chyba nie powinno być takie wymięte. Ona wygląda troszkę jak wróżka na kacu, teraz bym powiedział, przez to wymięte, bo tak dopiero została. Co jest? Co jest? Komu powróżyć? Czy jeszcze jest niedziela? Nie, już jest poniedziałek, koleżanko. Jak poniedziałek? Przecież piątek się dopiero zaczął. I tak to, moi drodzy, bym to widział. Dobrze, moi drodzy, nie powiem. Naprawdę ja lubię Playmobile. Uważam, że są naprawdę ciekawymi zabawkami i ciekawymi klockami, ponieważ myślę, że śmiało można je tak nazwać, ponieważ mają te swoje elementy łączone. Nie wiem, czemu wy ich tak nie lubicie, moi drodzy. Tu spójrzcie, jeszcze mini katalog dostajemy. No wow, no super. W LEGO nie dostajemy mini katalogu nigdzie, a w Playmobilach, jak widzimy, dostajemy. Więc ja bym was bardzo prosił, byście tak nie ignorowali tych Playmobilów, bo naprawdę są rzeczą fajną. A teraz cóż, przejdźmy do clou programu i niech wróżka nam powróży. Wróżko Sommerfeldo, jaki będzie ten nadchodzący odcinek z WTF City? Dzień dobry, to ja, wróżka Sommerfeldo. Przez chwilę wydawało mi się, że jest piątek, ale tylko spojrzałam w swe karty i szybko wyszło, że jest poniedziałek. Pytają mnie, jaki będzie nadchodzący odcinek WTF City, a ja odpowiadam, on będzie słaby. Co? Nie mów takich rzeczy! Stop!